Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. No i doczekaliście się. Po raz kolejny temat dotykający niektórych ulubioną postać szalonej księżniczki Azuli. Mówiliśmy już ją kilka razy, czy to przez sam pryzmat postaci, czy też tajemnicę jej niebieskich płomieni. Dzisiaj jednak zastanowimy się, czemu brakowało jej obecności w legendzie Kory. Dlatego jak zwykle, proszę was, abyście zaparzyli herbatkę godną Airo, usiedli wygodnie i zapraszam do oglądania. Azula jest bardzo dobrze napisaną postacią, która za każdym razem jak pojawia się na ekranie, wywołuje ciarki na plecach. Czy to przez jej dość mroczną aurę, czy też szaleństwo, a być może i połączenie tych dwóch. Nieprzyjemna postać, ale mająca swych wiernych fanów uwielbiających księżniczkę ognia. Z tego też względu było wiele pytań, ba, zdziwień, gdy okazało się, że w legendzie Kory próżno szukać użytkowniczki niebieskiego płomienia. Co się z nią stało? Czy przegapiliśmy coś? Otóż jest kilka odpowiedzi na to pytanie. Z początku powiem wam w wielkim skrócie, co działo się z Azulą po zakończeniu serialu Avatar Legenda Aanga. Tak, domyśliliście się. Wszystko jest w komiksach. Tam też odsyłam poszczegóły. No więc Azula ląduje w więzieniu, które służy także za wariatkowo, gdyż po pokonaniu jej w ostatecznym Agni Kai przez Zuko i Katarę, ta nieco oszalała i stała się jeszcze bardziej niepoczytalna. W komiksie The Search, czyli poszukiwania, widzimy jednak jak Azula uwalnia się z niewoli i próbuje razem z Zuko odszukać ich zaginioną matkę. Czy ją odnaleźli, czy nie? Wam teraz nie zdradzę, ale po wydarzeniach z tego komiksu przysłowiowo daje nogę. 3 lata po ukazaniu się The Search, na rynku pojawia się kolejna trylogia komiksów pod tytułem Smoke and Shadow, gdzie Azula również gra główne skrzypce w fabule. Tam też obecni są Kemuri Kage, o których ostatnio głośno było u mnie na kanale. Bo cóż, zamknęli mnie w szafie. Ale do rzeczy. Tam szalona księżniczka prowadzi sprytną rebelię przeciwko swemu bratu, to jest Zuko, i stara się z niego zrobić tyrana na wzór ich ojca, byłego władcy ognia Ozaya. Całe szczęście nie do końca to się udaje, a sama Azula znika po ognistej przemowie Zuko, wypowiadając tylko typowe dla niej słowa. How touching, tłumacząc, ale wzruszające. I to jest dosłownie ostatni raz, gdy widzimy ją w kanonie. No to teraz przejdźmy do gdybań, co tak lubicie. Czemu nie widzimy jej w legendzie Kory? Otóż po pierwsze, komiksy poruszające kwestie sprzed Kory dalej wychodzą i nie wiemy, czy aby to tam nie dowiemy się o dalszej historii Azuli. Być może poświęci się tam dla brata, albo w końcu się z nim pogodzi. To pokaże przyszłość. Po drugie, Azula znika, nie ma jej. Po prostu już nigdy o niej nie słyszymy. Po historii z Kemuri Kage ta daje na wstrzymanie, zaczyna nowe życie i już nie chce dalej przeszkadzać w budowaniu nowego świata przez jej brata oraz awatara Aanga. Tu trochę mi nie pasuje całość charakteru Azuli. Czy uwierzylibyście, że ona, ta co nie odpuszczała w uprzykrzaniu życia Aangowi, nagle tak odpuści bez niczego swemu bratu? Raczej nie sądzę. No i po trzecie, Azula jednak występuje w legendzie Kory. W internecie zaraz po wyjściu drugiego sezonu wspomnianego serialu fani zaczęli się doszukiwać podobieństw z szamanki z plemienia Bwanti właśnie do Azuli, dopowiadając sobie nawet całą historię. Na ekranie widzicie teraz zestawienie tych dwóch postaci. Pierwsze co rzuca się w oczy to ich ogólny wygląd. Szamanka posiada bardzo podobny kształt twarzy do Azuli, dalej ich kitki znajdujące się z przodu. Ten styl czesania można uznać za łudząco podobny. Ostatnim szczegółem jest korona, jak i wysokie umiejętności tkania ognia. Fani sądzą, że diadem na głowie szamanki to oznaka szlachectwa, a tkanie leczniczego ognia jest niezwykle trudne do opanowania, co nie byłoby problemem dla przepotężnej Azuli. No to posłuchajcie, jaka historia została do tego wymyślona. Po wydarzeniach z komiksu, Azula zaszywa się na Wyspach Narodu Ognia, przyjmując nową tożsamość, zamieszkując razem z plemieniem Bwanti. Tam odnajduje nowe życie oraz odkrywa nowe zastosowanie magii ognia, właśnie w postaci leczniczego tkania ognia. Otwiera to jej oczy i daje szansę na odkupienie, przez co całkowicie porzuca swoją starą ścieżkę złości, a sama odnajduje cel w życiu oraz tym samym spokój. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się to grubymi nićmi szyte. Azula przychodzi na stronę dobra?
Nieprawdopodobne. A może to ja się mylę? A może fani mają rację i twórcy przemycili nam Azulę pod nosem? Nie dowiemy się tego, póki nie wyjdą kolejne komiksy lub sama Azula nie będzie obecna w przyszłych serialach czy innych tworach Avatar Studios. No i to by było na tyle. A wy co myślicie? Czy dane nam będzie zobaczyć, co się stało oficjalnie z Azulą? A może szamanka jest właśnie byłą księżniczką? Piszcie w komentarzach. Zapraszam do odwiedzenia mojego Discorda, gdzie znajdziecie zapewne pełno dyskusji na ten oraz inne tematy, a także do odwiedzenia mojej zakładki społeczności. Tam właśnie są wszystkie ankiety widoczne w odcinku. Będę też niezwykle wdzięczny, jak zaszczycicie mnie subem. Każdy daje mi siłę i chęci, aby dalej prowadzić kroniki. Dzięki! No i co? Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Szamanka została pierwotnie napisana jako postać niewidoma, ale początkowe animowanie zakończyło się tym, że często się rozglądała. Zamiast naprawić animację, twórcy postanowili odrzucić koncepcję ślepoty, ponieważ nie wpłynęła ona znacząco na fabułę.